Александр Баженов будет открывать. Здравствуйте, дорогие друзья! Myślę, że można by się tak przywitać. Witamy bardzo serdecznie. Marek Rudziński i Sebastian Szczęsny. Kłaniamy się nisko i zapraszamy na kolejny konkurs indywidualny Pucharu Świata w skokach narciarskich. Jesteśmy w Rosji, jesteśmy w Niżnym Tagile. Po raz drugi tak naprawdę Niżny Tagil jest gospodarzem zawodów Pucharu Świata. W ubiegłym sezonie pamiętamy wspaniałe zwycięstwa Severina Freunda i Andersa Fanemela. Jak będzie w tym roku? Ta historia rosyjskich skoków, jeżeli chodzi o udział w Pucharze Świata, pisze się tak naprawdę na swoich pierwszych dopiero kartach. No i dzisiaj 50 skoczków na liście startowej, w tym gronie 6 biało-czerwonych. Uwaga, bez Kamila Stocha. Niestety Kamil Stoch nie przebrnął wczorajszych kwalifikacji. Kamil zajął dopiero 42 miejsce, skacząc zaledwie 102,5 metra. Natomiast my liczymy dzisiaj na bardzo dobre i dalekie skoki Dawida Kubackiego, który wczoraj błysnął w kwalifikacjach, zajmując drugie miejsce. No i dzisiaj podczas skoków treningowego 127 metrów to również odległość, która zrobiła na wszystkich ogromne wrażenie. Mamy nadzieję, że konkurs będzie podobnie jak ta seria treningowa, która poprzedzała serię pierwszą konkursową, która za moment się rozpocznie, w zasadzie bez problemów wiecznych, a więc liczymy na to, że będzie to równy, dynamiczny, szybki i sprawiedliwy konkurs. Prawdziwy śnieg w Niżnym Tagile, 2 stopnie poniżej zera, temperatura powietrza, wiatr zmienny podczas serii próbnej, niektórzy mieli ponad 1,5 metra na sekundę, chociażby Manuel Fettner, który skoczył bardzo daleko, 137,5 metra, ale właśnie przy takim wietrze pod narty. No ale byli też zawodnicy, którzy mieli wiatr z tyłu skoczni, między innymi ci najlepsi skaczący na końcu, jak Severin Freund, Kenneth Gagnes czy Peter Preps, którzy uzyskiwali znacznie słabsze wyniki. 120 metrów punkt konstrukcyjny, rozmiar tej skoczni to 134 metry, rekord 138 Stefana Krafta, oczywiście z roku ubiegłego, gdy po raz pierwszy tutaj odbywały się zawody Pucharu Świata. Aleksandr Bażenow, 20-letni Rosjanin, debiutujący w Pucharze Świata, rozpoczyna konkurs. Około 110-metrowa odległość tego chłopaka, który startował na Mistrzostwach Świata Juniorów w Almaty w tym roku. No a w Pucharze Świata, jak mówiliśmy, debiutuje. 112,5 metra odległość. Popatrzmy, jak to wyglądało z wiatrem. No, wiatr pod narty około metra na sekundę. To były dobre warunki dla młodego Rosjanina, o który zaprezentował się zupełnie dobrze. Chcielibyśmy, aby ta pierwsza seria z takim mniej więcej wiatrem właśnie wiejącym pod narty zawodników około metra na sekundę była rozgrywana. Wtedy byłby ciekawy, sprawiedliwy, stojący na wysokim poziomie konkurs. Jako drugi na belce startowej Aleksiej Romaszow, na 23-letni skoczek od 3 sezonów w zawodach Pucharu Świata. Troszeczkę nisko, też odległość podobna jak Aleksandr Bażenow, 112,5 metra, a więc identyczna odległość, jaką uzyskał skoczek otwierający dzisiejszy konkurs. Podobne również punkty odjęte za wiatr wyjący pod narty. Tutaj 94 setne metra na sekundę, więc prawie metr na sekundę. No i o wszystkim zadecydują noty od sędziów. Po 16,5 punktu tak oceniony skok Aleksieja Romaszowa. No i Aleksiej Romaszow o 3 punkty wyprzedza w tym momencie Aleksandra Bażenowa. Dawid Kubacki, drugi wczoraj w kwalifikacjach, dziś na treningu w serii próbnej, jak mówiliśmy, 127 metrów. Na razie jeszcze bez punktów Pucharu Świata reprezentant Polski, no ale liczymy, że tutaj w Rosji nastąpi przełamanie. No, niespełna 120 metrów, ale najdłuższy na razie skok spośród 3, które do tej pory oglądaliśmy. Wiatr, proszę Państwa, ponad 1,7 m na sekundę, a więc bardzo dużo odjętych punktów będzie miał Dawid. 120 metrów zmierzono Polakowi, a więc tyle, ile wynosi punkt konstrukcyjny obiektu w Niżnym Tagile. Na razie najdłuższy skok. No, mam nadzieję, że to wystarczy do tego, by awansować do serii finałowej, że będą pierwsze w tym sezonie punkty Dawida Kubackiego. Dawid Kubacki 8,8 wyprzedza Aleksieja Romaszowa. Miał odjętych, widzieli Państwo, 17 punktów. Piotr Żyła. Oglądaliśmy go przed momentem na naszych ekranach. Jako 14 będzie skakał Piotr Żyła. Jako 11 Jan Ziobro. Jako 24 Klemens Murańka, 28 Maciej Kot i jako 34 Stefan Hula, a w powietrzu Radik Żaparow. Radik Żaparow, także ponad metr na sekundę, wiatr wyjący pod narty dla reprezentanta Kazachstanu, 31-letniego skoczka. Na zawodach Pucharu Świata od 2004 roku punktował, zdarzało mu się ocierać o pierwszą dziesiątkę, 11 był w Kłopio w 2004
2007 roku. Radik Żaparow teraz 115,5 metra. I na drugim miejscu za Dawidem Kubackim Radik Żaparow ze stratą 5,7 punktu. A więc Dawid Kubacki, Radik Żaparow, Aleksiej Romaszow. A teraz pierwszy skoczek austriacki, Markus Schiffner, 23-letni zawodnik. O, niewiele jeszcze startów w Pucharze Świata na jego koncie, ale to skoczek, który był mistrzem świata juniorów w drużynie w 2011 roku w OTP. Wiatr podnarty, mocny dość, no ale odległość słaba Markusa Schiffnera. Heinz Kutin raczej niezadowolony. 110 metrów uzyskał Austriak. Najkrócej? Najkrótszy skok, tak, jak do tej pory. No, ale wiatr okazuje się nieco słabszy, niespełna pół metra na sekundę pod narty. Więc on miał stosunkowo najsłabsze warunki spośród zawodników, których do tej pory oglądaliśmy. Najmniej odjętych punktów. Na razie po skokach 5 zawodników Austriak na 4. miejscu. Liderem ciągle Dawid Kubacki. A za moment Jewgeni Klimow, reprezentant gospodarzy. 99,5 metra dzisiaj podczas serii treningowej. A więc nie był to zbyt imponujący skok Jewgenija Klimowa, który to tak naprawdę debiutancki jego sezon w zawodach Pucharu Świata. 32 w Klingenthal, dwukrotnie 35 w Lillehammer bez punktów. O, teraz około 113 metrów musiałby skoczyć, by walczyć z Dawidem Kubackim. Jest 113,5, a więc ta odległość jak gdyby została osiągnięta. Tylko 2,4 punktu będzie miał odjęte Jewgeni Klimow. Przypomnijmy, 17 punktów miał odjęty Dawid Kubacki, a więc dużo lepszych warunkach skakał reprezentant Polski. Noty od sędziów niższe niż Dawid Kubacki. Przegrywa z Polakiem Jewgeni Klimow. 0,1 punktu za Dawidem Kubackim Jewgeni Klimow. Andrzej Semenic, reprezentant Słowenii, 22-letni skoczek w Lillehammer na 47. miejscu. Także złoty medalista Mistrzostw Świata Juniorów z Liberca w rywalizacji drużynowej. Na razie jeszcze w tym sezonie bez punktów Pucharu Świata. To najwyższy ze skoczków startujących dzisiaj w zawodach Pucharu Świata. 189 cm wzrostu ma Andrzej Semenic. No ale widzimy, że ten skok nie był udany. 104 metry, a więc najsłabsza jak do tej pory odległość. No, wiatr wyraźnie osłabł. Tylko 2 punkty odjęte za wiatr będzie miał reprezentant Słowenii. Oceny sędziowskie niziutkie, jak widzimy. Od sędziów z Rosji, Niemiec, Słowenii, Norwegii i Kazachstanu. A 8 numer startowy należy do Kenshiro Ito, 25-letniego skoczka Sapporo. Jeżeli chodzi o Kenshiro Ito, 107 metrów dzisiaj podczas skoku treningowego. Japończyk, który no, nie może poszczycić się jakimiś większymi osiągnięciami w zawodach Pucharu Świata. Teraz bardzo słaby skok. Głównie trzecia, czwarta dziesiątka to miejsce, jakie do tej pory zajmował. W zawodach Pucharu Świata skacze od 2006 roku. 100 metrów to odległość, jaką osiągnął Kenshiro Ito. Będzie miał dodanych 9,8 punktu. Odwrócił się w tym momencie wiatr. To jest to, czego się troszeczkę obawialiśmy, nie tylko my, ale przede wszystkim skoczkowie, że no, jednak tutaj ten wiatr będzie dorzucał 3 grosze do tej rywalizacji i na 7. miejscu w tej chwili Kenshiro Ito. I teraz 17 punktów miał odjęte Dawid. 9,8 ma dodane prawie 10 Kenshiro Ito, więc blisko 27 punktów różnicy między Dawidem a Japończykiem. No, Japończycy w trochę rezerwowym składzie, bo nie przyjechał do Tagiu Noriaki Kasai, nie przyjechał Daiki Ito, Takuta Keuchi. A teraz czekamy na skok Denisa Korniłowa, 29-letniego rosyjskiego skoczka, od wielu lat rywalizującego w Pucharze Świata. No ale jak widzimy, warunki nieco się pogorszyły. O ile ta seria treningowa w miarę dynamicznie była przeprowadzana, rzeczywiście te warunki może troszeczkę były różne, ale nie było przerw tak naprawdę dłuższych. To wszystko toczyło się w miarę rytmicznie, o tyle w tej chwili już ten wiatr zaczyna troszeczkę za mocno wiać. Momentami przekracza 5 metrów na sekundę. I proszę zwrócić uwagę, te strzałki pokazują kierunek wiatru. Najgorsze jest to, że momentami z różnych kierunków wieje, kręci i to jest najbardziej niebezpieczne. Czekając na skok kolejnego zawodnika,
A więc Denisa Korniłowa. Przypomnijmy, jak wygląda w tym momencie klasyfikacja. Dawid Kubacki, Eugenii Kliwow, Radik Żaparow. To najlepsza trójka. Dawid Kubacki, przypomnijmy, 120 metrów na razie, najdłuższy skok pierwszej serii. Najwyższa w karierze, w historii występów w Pucharze Świata lokata Denisa Korniłowa. To piąte miejsce. W tym sezonie jeszcze nie udało mu się ani razu wskoczyć do 30. Bardzo niespokojnie po wyjściu z progu. Zdaje się błąd popełniony przy wybiciu przez doświadczonego przecież rosyjskiego skoczka. No i od razu przełożyło się to na słabiutką odległość Rosjanina. Tylko 93,5 metra. No, wiatr znowu z tyłu skoczni, a więc będzie miał dodane punkty Denis Korniłow. Oczywiście nic mu to nie pomoże, no bo odległość zbyt słaba, aby miał szansę na awans do 30. Na ósmym miejscu Denis Korniłow, a więc za Andze Semeniczem. A tymczasem Aleksiej Romaszow został zdyskwalifikowany. Taką mamy informację. A więc Dawid Kubacki, Eugenii Kliwow, Radik Żaparow. A więc kolejna dyskwalifikacja. Jak do tej pory nie ma konkursu tak naprawdę bez dyskwalifikacji. Seb Gracer, Borek Sedlak, ta dwójka, która jest odpowiedzialna za kontrolę sprzętu, no bardzo gorliwie wywiązuje się ze swoich obowiązków. O wielkim pechu mogą mówić, pechu, trudno nazwać chyba pechem, Norwegowie, którzy już sześciokrotnie byli dyskwalifikowani, a do tej pory aż 12 dyskwalifikacji podczas zawodów Pucharu Świata. Sebastian Coloredo, wczoraj 26 miejsce w kwalifikacjach, 117,5 metra, dzisiaj bardzo słabo podczas skoku treningowego. No teraz lepiej, bowiem w skoku treningowym z Coloredo tylko 75 metrów, natomiast teraz 108,5. Odległość reprezentanta Włoch, także od 2006 roku. Sebastian Coloredo liczy sobie 28 lat. Ten skoczek, on trafił na wiatr wiejący około pół metra pod nartę, a więc będzie miał odjętych blisko 5 punktów. Noty po 16,5 i w tym momencie na piątym miejscu Sebastian Coloredo za Markusem Schiffnerem, a przed Aleksandrem Barzynowem, a Dawid Kubacki cały czas liderem. A za chwilę drugi z biało-czerwonych, Jan Ziobro. No nieźle skakał wczoraj w kwalifikacjach. Mamy potwierdzenie na ekranach informacji, o której mówiłeś. Aleksiej Romaszow zdyskwalifikowany. Jan Ziobro wczoraj w kwalifikacjach dziewiąty, no ale dziś w serii treningowej 70 metrów. Słaby wynik zawodnika, no, który w tym sezonie dwukrotnie był blisko 30, ale ani razu jeszcze punktów nie zdobył. Dosyć dziwna sylwetka w locie Jana Ziobry. No i odległość też niestety słaba. 107 metrów zaledwie uzyskuje w tym skoku reprezentant Polski. Przypomnijmy, Dawid Kubacki 120 metrów, teraz 107 metrów Jan Ziobro. Dawid miał odjętych 17 punktów za wiatr, no a w takich chyba najsłabszych warunkach skakał w tej chwili Jan Ziobro, bo 0,1 metra na sekundę, pod narty, odjęty 1 punkt, słabe noty sędziowskie. No ale mimo wszystko na razie na piątym miejscu po skokach 11 zawodników jest reprezentant Polski. Jan Ziobro w tym sezonie jeszcze bez punktów w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Tore Rui Shimizu, reprezentant Japonii, 22-letni skoczek, a w zawodach Pucharu Świata od 2013 roku. Poprawnie, troszeczkę nisko nad zeskokiem leciał Rui Shimizu, 110,5 metra, a więc pół metra dalej niż Markus Schiffner, który jest na miejscu czwartym. Minus 4,3 punktu dla Shimizu za wiatr. Podobne noty do Markusa Schiffnera. No i tak mi się wydaje, czwarte, piąte miejsce dla reprezentanta Japonii w tym momencie. Przypomnijmy, rekord tej skoczni to 138 metrów Stefana Krafta z 2014 roku. Na czwartym miejscu Rui Shimizu za Radikiem Żaparowem przed Markusem Schiffnerem. Vincent de Compsevoix, reprezentant Francji. Lillehammer ostatnio na 32 miejscu, najlepszy w tym sezonie wynik Francuza. No ale teraz pierwszy skok powyżej punktu konstrukcyjnego. Na razie mieliśmy jeden wynik Dawida Kubackiego na 120 metr, a teraz 124 metry skacze Vincent de Compsevoix, a więc najdłuższy skok w konkursie. Dobre warunki, prawie metr na sekundę wiatru pod narty, 9,8 punktu odjęte, ale wysokie też oceny od sędziów, od 17,5 do 18 punktów. No i oczywiście Vincent de Compsevoix w tym momencie zmieni na pierwszym miejscu Dawida Kubackiego. On będzie liderem.
A za moment trzeci z biało-czerwonych. Na pierwszym miejscu Vincent de Combes-Savoie o 15,4 punktu. Francuz wyprzedza Dawida Kubackiego. No i teraz patrzymy, jakie warunki. Za moment Piotr Żyła. No, nieudany zupełnie początek tego sezonu dla Piotrka. 33 w Lillehammer, 39 w Klingenthal, 40 podczas kolejnego konkursu w Lillehammer. No ale popatrzmy teraz. Także dobrze, także powyżej 120 metra, dalej niż ta czerwona linia wylądował Piotr Żyła. Będzie miał odjętych 9,5 punktu, 122,5. To odległość, jaką uzyskał reprezentant Polski. Wczoraj w kwalifikacjach 32 miejsce, 111 metrów, dzisiaj 123,5 metra. To był niezły skok podczas treningu. 122,5, przepraszam. To był bardzo dobry skok podczas treningu, ale teraz na którym? Na drugim miejscu. Drugim, będzie. Tak, na drugim miejscu za Vincent de Combes-Savoie przed Dawidem Kubackim. 3,4 punktu przegrywa w tym momencie Piotr Żyła z Francuzem. No, możemy mieć nadzieję, możemy liczyć na to, że i Kubacki i Żyła awansują do serii finałowej, zdobędą pierwsze w tym sezonie punkty. A czy uda się to Maksim Oczkinowi? A reprezentant Rosji jednak słabiutko. 22-letni zawodnik pochodzący z Niżnego Nowgorodu uzyskuje 107 metrów zaledwie. Będzie miał odjętych 6,7 punktu Michał Maksim Oczkin. Sędziowie zgodni dzisiaj, tak mniej więcej po 16,5 punktu przyznają na razie zawodnikom za te skoki. No, z wyjątkiem Francuza, który miał noty 18-punktowe. Tak, daleko Maksim Oczkin. Vincent de Combes-Savoie, Piotr Żyła, Dawid Kubacki to pierwsza trójka. Pięknie to wygląda i oby pozostało tak jak najdłużej. Za moment Gregor de Schwanden, 24-letni skoczek z Einsiedel, podopieczny Pipo Schedlera. Gregor de Schwanden, 107 metrów podczas skoku treningowego, tuż przed pierwszą serią konkursową. Mocne, dynamiczne wyjście z progu. No i teraz trzeba walczyć o odległość. Około 120-metrowy skok Gregora de Schwandena. Zadowolony, bez dwóch zdań, jeden z jego lepszych skoków, jakie oddał na obiekcie w Niżnym Tagile. Dokładnie 120 metrów, a więc tyle, ile Dawid Kubacki. Będzie miał odjętych 6,7 punktu. Polak, przypomnijmy, miał odjętych aż 17 punktów. Po 16,5 od wszystkich sędziów Gregor de Schwanden i najprawdopodobniej Szwajcar wyprzedzi Dawida Kubackiego, będzie za Piotrem Żyłą. Tak jest, na trzecim miejscu w tej chwili reprezentant Szwajcarii. A więc Vincent de Combes-Savoie, Piotr Żyła, Gregor de Schwanden. Dawid Kubacki czwarty. A za chwilę 25-letni Japończyk, oto już na Państwa ekranach, Yumu Harada, zawodnik, który do tej pory raz skakał w Pucharze Świata. W ubiegłym sezonie w Sapporo zajął 47 miejsce. Słabo. A więc na czele nic się nie zmieni. Vincent de Combes-Savoie będzie liderem. Piotr Żyła na drugim miejscu. Gregor de Schwanden na trzecim. Dawid Kubacki na czwartym miejscu. Przypomnijmy, proszę Państwa, że w ubiegłym roku, gdy Nizhny Tagil po raz pierwszy gościł skoczków w zawodach Pucharu Świata, gdy rozegrano dwa konkursy, Polaków nie było w obu tych konkursach w 30. Maciej Kot był najlepszym z biało-czerwonych, raz 35, raz 36 miejsce. No dziś mamy nadzieję na awans do 30. Na razie przynajmniej dwóch Polaków po skokach trzech naszych zawodników, bo Piotr Żyła, przypomnijmy, jest drugi, Dawid Kubacki na miejscu czwarty. Zmiana belki startowej. Znowu warunki wietrzne, które uniemożliwiają, a więc wydłużamy troszeczkę rozbieg z 8 na 9 platformę startową i za moment Robert Kraniec. Podobnie było podczas serii próbnej rozgrywanej przed kilkudziesięcioma minutami. Zaczęło się to z belki 8, potem podniesiono właśnie na 9 belkę rozbieg, no ale wtedy Manuel Fettner skoczył 137,5 metra przy wietrze ponad 1,6 na sekundę pod narty. Znowu wrócono do belki 8. Natomiast tak. Patrząc tutaj, Marek, na te warunki, jakie panują, rzeczywiście ten wiatr kręci. No ale zawodnicy mają odejmowane po 6, 10, około 10 punktów. To jest mniej więcej średnio metr na sekundę pod narty. Jakichś imponujących tak naprawdę odległości do tej pory nie było. No co nie zmienia faktu, że zaczynają pojawiać się coraz lepsi skoczkowie. Na naszych ekranach Robert Kraniec, a więc pierwszy z zawodników, który ma punkty Pucharu Świata na swoim koncie, a konkretnie jeden punkcik. Mistrz świata w lotach z 2012 roku z Vikersund.
teraz te niekorzystne warunki. Teraz wiatr wieje delikatnie z tyłu, co nie zmienia faktu, że czerwona lampka zapalona i Robert Kraniec musi opuścić belkę startową. 1998 roku Robert Kraniec startuje w zawodach Pucharu Świata. Najlepszy jego sezon 2012-13, który zakończył na 6. miejscu w klasyfikacji generalnej. Tak, były mistrz świata w lotach, jak pamiętamy. W drużynie Gorana Janusa, którego pokazuje nam teraz realizator, tutaj w Niżnym Tagile nie ma tego młodziutkiego Domena Prewca, który ciągle jest w czołowej dziesiątce klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, właśnie na miejscu 10. No ale oszczędza wyraźnie tego 16-latka Goran Janus. Nie chce go brać na niektóre skocznie, jak chociażby do Kusamo, gdzie zresztą zawody się nie odbyły, czy tutaj na daleką podróż do Rosji. Tak, jak mówi, najważniejsza to jest też szkoła. Można przemęczać młodego zawodnika, który ma także swoje obowiązki pozasportowe. To klasyfikacja na ten moment, a więc po 17 skoczkach, jakich oglądaliśmy jak do tej pory podczas pierwszej serii. Też delikatne zmiany, jeżeli chodzi o reprezentację Austrii. Nie ma tutaj Andreasa Kofflera, który pozostał w Lillehammer, by delikatnie potrenować. Nie ma Gregora Schirenzauera, który szuka tej formy, tej swojej wysokiej formy. Jak sam przyznaje, nie do końca musi się zdystansować, złapać znowu radość skakania. Jego cel to turniej czterech skoczni. Natomiast jaką drogę obejmie do tego, by wrócić do wysokiego skakania, tego Schiri do tej pory jeszcze nie wie. Dlatego też go tutaj nie oglądamy. Czy pojawi się w kolejnym konkursie w Engelbergu, tego nie wiadomo. A tymczasem Robert Kraniec. ...124 metry, by walczyć z Deką Savoie. A tymczasem myślę około 112 metrów, 113, 113,5. To odległość, jaką osiągnął 34-letni skoczek z Kraniu z zawodu Policjant. Robert Kraniec, minus 7,7 punktu za korzystne warunki. No i te 113 metrów, myślę, połowa pierwszej, może na początku piąte, szóste miejsce, dziewiąte nawet, proszę, minus 12,6, faktycznie, bo wydłużony rozbieg, a więc dodatkowo jeszcze ujemne punkty dla Roberta Krańca i na dziewiątym miejscu za Jumu Haradą, a przed Markusem Schiffnerem reprezentant Słowenii. 20-letni Szwajcar z Einsiedeln, Kilian Payer, 29 miejsce ostatnio w Lillehammer, pierwsze w tym sezonie punkty Pucharu Świata, no i trzeci konkurs, w którym w karierze plasował się w czołowej 30. Teraz nieco zabrakło do punktu konstrukcyjnego. 114 metrów to odległość uzyskana przez Szwajcara. Wiatr około 0,7 metra na sekundę. Ten uśredniony odczyt daje wynik dodatni, czyli oznacza, że wiatr w sumie był podnarty, za co zawodnik będzie miał odjęte punkty. Oceny od sędziów, no tak jak mówiliśmy, dla większości skoczków na razie 16,5 punktu. Na dziewiątym miejscu jest Kilian Payer. Tak, zawodnicy, którzy w tym momencie siadają na belce startowej z tytułu wydłużonego rozbiegu, już na dzień dobry mają minus 4,9 punktu, a to Ronan Lamy Chapuis, a reprezentant Francji, 22-letni skoczek, kuzyn Zaszona Lamy Chapuis, świetnego kombinatora norweskiego. No i czekamy na to, by sędziowie zapalili zielone światełko dla Francuza, dla którego jest to tak naprawdę dopiero trzeci sezon w zawodach Pucharu Świata, w którym bierze tak naprawdę od początku do końca, stara się brać udział. Siódmy w Teplitz Bad Bintendorf w ubiegłym sezonie, to jego największe osiągnięcie w karierze. No i niestety czerwone światełko i Ronan Lamy Chapuis zmuszony jest opuścić belkę startową. Pięciokrotnie startował w zawodach w Mistrzostwach Świata Juniorów. Najlepszy start w 2013 roku w Libercu, gdzie zajął 10. miejsce. Ma na swoim koncie start na Igrzyskach Olimpijskich w Soczi, również na Mistrzostwach Świata w Val di Fiemme i Falun. No ale bez większych osiągnięć. Tak, prawie od miesiąca zawody Pucharu Świata, a w tym tygodniu zainaugurowane zawody Pucharu Kontynentalnego. Wczoraj dobra wiadomość, zwycięstwo w norweskiej arenie Andrzeja Stękały. 14. Jakub Wolny, 16. Krzysztof Miętus, no ale dziś Stękała został zdyskwalifikowany. Ronan Lamy Chapuis, myślę w okolicach 113-114 metrów, odległość reprezentanta Francji. Także korzystne warunki, 114,5. Będzie miał odjętych 6,7 punktu za wiatr przekraczających 0,6 metra na sekundę.
wiejący pod narty. Zobacz, jak trenerzy najpierw na tyle, na ile mogą, to patrzą, a potem błyskawiczne przejście przed monitor. Na ósmym miejscu Ronan Lamy Chapuis, Vincent de Comme-Savoie, Piotr Żyła na miejscu drugim, Dawid Kubacki na miejscu czwartym. To najbardziej, najistotniejsze informacje w tym momencie, myślę, dla polskich kibiców. Jan Matura, no prawie 36-letni już czeski skoczek z Liberca. W tym sezonie 26 w Klingenthal, jedyny konkurs, w którym punktował reprezentant Czech. No teraz ładny, spokojny, no i niezły skok w wykonaniu Jana Matury. Dość poprawne lądowanie, próbował tam zaznaczyć telemark. Lądował w pobliżu punktu konstrukcyjnego, jak widzimy 117 metrów to wynik uzyskany przez Czecha. Wiatr nieco ponad 0,3 metra na sekundę pod nart. Trochę wyższe oceny od sędziów, zresztą słusznie moim zdaniem, 2,18. Jest 17,5, 2 po 17 punktów dla Jana Matury. On sam, jak widzimy, zadowolony z tego skoku. Będzie klasyfikowany na czwartym miejscu. A więc Vincent de Comme-Savoie, Piotr Żyła, Gregor Deschwanden, Jan Matura, Dawid Kubacki. I Vincent de Comme-Savoie jest pierwszym ze skoczków, który wywalczył już kwalifikację do serii finałowej. A za moment Łukasz Chlawa. 31-letni skoczek z Harachowa. W tym sezonie 25 miejsce podczas konkursu Lillehammer to jego najlepszy start, no ale umówmy się, że tych startów zawodnicy zbyt dużo nie mieli. Dokładnie 3, teraz około 120-metrowa odległość Łukasza Chlawy, który dzisiaj podczas skoku treningowego no, zaliczył tylko 93 metry. Teraz 119, będzie miał odjętych 8,1 punktu oraz 4,9 za wydłużony rozbieg, co daje razem aż 13 odjętych punktów, ale 119 metrów. To będzie noty po 17,5. Piąte miejsce dla Łukasza Chlawy w tym momencie. A więc spycha Dawida Kubackiego na miejsce szóste, co oznacza, że Piotr Żyła wywalczył w tym momencie kwalifikację do serii finałowej. Brawo! Jeden Polak już w finale. Pierwsze w tym sezonie punkty dla Piotrka Żyły. A teraz Anders Schwanemel, 24-letni norweski skoczek z Lillehammer. Na inaugurację tutaj w Nizhnim Tagile w roku ubiegłym wygrał. W drugim konkursie był drugi. Wczoraj wygrał kwalifikację. No i teraz też skacze znakomicie. Brawo, w okolicach rozmiaru skoczni, przypomnę, 134 metry. To rozmiar skoczni w Nizhnim Tagile, on uzyskuje 132 metry. Najdłuższy, bardzo ładny skok Norwega, który oczywiście w tym momencie będzie na pierwszym miejscu. A skok treningowy dzisiaj, powiedzmy sobie, taki sobie, 105,5 metra. Andersa Fanemela, za to 132 odjętych, aż 14,1 punktu i 4,9, a więc będzie miał odjętych 19 punktów łącznie Anders Fanemel. Wysokie noty od sędziów, co nie zmienia faktu, że oczywiście obejmuje w tym momencie prowadzenie. Fanemel o 6,7 punktu wyprzedza de Comme-Savoie. No i oby te warunki dobre się utrzymały, bowiem za moment Klemens Murańka. Klemens 109 metrów dzisiaj podczas skoku treningowego. Wczoraj podczas kwalifikacji 34 miejsce, 114 metrów. Andreas Wank. A my czekamy na skok Klemensa Murańki. Oto i on na naszych ekranach. 23 miejsce w Lillehammer, 49 w Klingenthal. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w tym momencie Klemens zajmuje 33 miejsce. Wicemistrz świata juniorów z Liberca z 2013 roku. Czekamy na dobre warunki dla Klemensa. Kręci, kręci ten wiatr niemiłosiernie. Anders Schwanemel, Vincent de Comme-Savoie, Piotr Żyła. To pierwsza trójka, która ma w tym momencie pewny awans do serii finałowej. Jest żółte światełko i Klemens powinien pojawić się na belce startowej. Jeszcze trzeba poczekać. Jeszcze ten wiatr nie do końca chce się uspokoić. Trener Łukasz Kruczek. Jest zielone światło w tym momencie dla Klemensa. Popatrzy Łukasz Kruczek, rzucił okiem na te wskaźniki wiatru. No i popatrz, jest delikatnie pod narty. Około 0,3 metra. Troszeczkę nierówne wyjście z progu, za płasko i zupełnie nieudany skok Klemensa. 107,5 metra. Tyle, ile Jumo Harada, który zajmuje w tym momencie 12 miejsce. Będzie miał objętych 4,9 za rozbieg, 0,7 za wiatr. Klemens Murańka, noty podobne jak większość skoczków po 16,5 punktu. No i furory tym skokiem Klemens nie zrobił.
No i z kwalifikacją będzie krucho. Tak, no tak, Dawid Kubacki 120, Piotr Żyła 122,5. 20 miejsce dopiero teraz Klemensa Murańki, odległa lokata, a dzięki temu Gregor de Schwanden zakwalifikował się do serii finałowej. Ponad 120, 122,5 metrowa odległość Kubackiego i Żyły, Ziobro i Murańka 107, 107,5 metra, więc takie dwie grupy wśród polskich skoczków. No a teraz Manuel Fettner, wczoraj czwarty w kwalifikacjach, dziś jak mówiliśmy podczas serii próbnej 137,5 metra. Teraz też wygląda, że to może być dość daleki skok. O, chyba druga odległość, tak sądzę, podczas tego konkursu. Na pewno przekroczony rozmiar punkt konstrukcyjny. 124 metry uzyskuje Emmanuel Fettner. A więc druga odległość, tak. Rzeczywiście. Wyrównał odległość Vincent de Camp-Savoie, Francuza, który jest na drugim miejscu. Będzie miał odjętych 6,2, a także 4,9. No i na trzecim miejscu Emmanuel Fettner, a więc przegrał z Vincent de Camp-Savoie różnicą 0,8 punktu Simon Amann. On czeka, on się koncentruje, a za moment powinniśmy zobaczyć Angela Niszka, reprezentant Słowenii, który będzie chciał rzucić tutaj wyzwanie Andersowi Fanemelowi, który prowadzi po skoku na odległość 132 metrów. Angela Niszek 131,5 dzisiaj podczas skoku, a teraz kapitalnie, teraz daleko, teraz pięknie Angela Niszek. Świetne warunki. Wykorzystał to reprezentant Słowenii. 130,5 metra, a więc druga odległość jak na razie z pierwszej serii konkursowej. Tak, w treningu miał 131,5, teraz 130,5 metra, a więc dwa bardzo dobre skoki dziś reprezentanta Słowenii. Minus 10 punktów za wiatr oraz minus 4,9 za wydłużony rozbieg, a więc prawie odjętych 15 punktów. Noty po 18,5 od sędziów. Na drugim miejscu będzie w tym momencie najprawdopodobniej Andrzej Laniszek. A nie, na pierwszym miejscu jest o 1,9 wyprzedza Andersa Fanemela. To jest to, o czym wspominałem. Rzucił wyzwanie Norwegowi reprezentant Słowenii i zapowiada się fantastyczna walka w serii finałowej. Najlepszy z Rosjan w tym sezonie, Ilmir Hazettinov, 24-letni skoczek z Ufy, zdobywał punkty w Klingenthal, gdzie był 21 w jednym z konkursów w Lillehammer na miejscu 28. Ilmir Hazettinov. Ajajaj. No, skończyło się bardzo szybko. Skończyły się jego nadzieje, nadzieje kibiców dość licznie zgromadzonych na trybunach przy skoczni w Niżnym Tagile. Błąd przy wyjściu z progu popełniony przez Hazettinova. No i odległość słabiuteńka, oczywiście przekreślająca jego nadzieje na awans do rundy finałowej po raz trzeci w tym sezonie. A za chwilę kolejny z biało-czerwonych. Maciek Kot, potem będziemy jeszcze oglądać z 34 numerem startowym ostatniego z Polaków, Stefana Hule. Na 26 miejscu Ilmir Hazettinov, no ale tutaj już miejsce nie jest istotne w jego przypadku, biorąc pod uwagę skok, jaki oglądaliśmy w wykonaniu Ilmira Hazettinova. Za moment Maciej Kot. 29 miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zajmuje 24-letni skoczek z Zakopanego. W dalszym ciągu nie są to warunki, które pozwoliłyby zasiąść mu na belce, więc Miran Tepesz nie może zaświecić, zapalić żółtego światełka. W tym momencie to się stało i będziemy oglądać Maćka Kota. 20 wczoraj w kwalifikacjach, dziś w serii próbnej niezły skok, 121,5 metra. No, tak, myślę, że takie 115 odległości w okolicach punktu konstrukcyjnego dzisiaj dają szansę na awans do rundy finałowej. A przydałoby się tak pomiędzy 130, 125, 125, 127, coś takiego, taka odległość by się przydała. No pytanie tylko, czy jest w stanie Maciek skoczyć tak daleko. Proszę zobaczyć, jak to się zmienia. To z przodu, to z tyłu, kręci potwornie ten wiatr, no i musimy czekać, czerwona lampka i musi opuścić belkę startową. No i to jest ten niebezpieczny moment. Ponad 6 metrów w porywach, zaraz za progiem. To niebezpieczny moment, kiedy zawodnik wzbija się w powietrze i dostaje jakieś uderzenie, mocny podmuch z jednej bądź z drugiej strony. Nasz duet trenerski w zielonych kurtkach. Zbyszek Klimowski, Łukasz Kruczek. No Maciek Kot, 18 miejsce, jak pamiętamy, w Lillehammer. Potem także czwarta dziesiątka, piąta w Klingenthal. Dwa sezony temu, najlepszy sezon w karierze, Daniel André Tande na naszych ekranach. No skoczek, który poruszył Norwegię, chyba można tak powiedzieć. Wszyscy bardzo mu kibicują po tych wielkich przejściach i ciężkich przejściach z kontuzjami. Wracał, pojawiał się, potem znowu musiał poddawać się operacjom.
potem znowu wracał na skocznie. Teraz błysnął w tym sezonie i naprawdę rozpoczął ten sezon znakomicie. No ale my wracamy do Maćka Kota. Czekamy na dobre warunki, które powinny się na tyle poprawić. Teraz mocno wieje pod narty, troszeczkę za mocno. Jest zielone światło. No i popatrzmy na skok Maćka Kota. 135 metrów to odległość wymagana, ależ 2 metry na sekundę pod narty w tym momencie jest wiatr. I leci, 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 brawo! Brawo, Maciek, wykorzystał te warunki. Kapitalna odległość. To nic, że 2 metry pod narty. To nic, że będzie miał odjętych blisko 22 czy 23 punkty. 133,5 metra, a więc najdłuższy skok jak na razie pierwszej serii konkursowej. Brawo, Maciek. Noty jest 19, 18,5, bowiem wyglądało to naprawdę wspaniale w powietrzu. I to lądowanie, proszę zobaczyć, piękny telemark w wykonaniu Maćka. Sporo punktów odjętych, najwięcej będzie miał odjętych punktów Maciek. Na trzecim miejscu w tym momencie reprezentant Polski, ale strata bardzo niewielka do liderującego Andrzeja Niszka. Tylko 3,3 punktu. Ale brawo, brawo. Piękny skok, znakomita odległość. Maciej Kot na razie najlepszy z biało-czerwonych. Piotr Żyła na miejscu szóstym. Dwaj nasi skoczkowie w rundzie finałowej. Na liście oczekujących najwyżej oczywiście z Polaków Dawid Kubacki, który na razie jest na miejscu dziesiątym. No a 8 zawodników zapełniło sobie awans do rundy finałowej. Za chwilę 2 skoczków norweskich, Joachim Hauer i Tom Hilde. No i będziemy mieli 30 zawodników za nami, a więc czołowa dziesiątka klasyfikacji po skokach 2 Norwegów to będą skoczkowie, którzy na pewno zapewnią sobie awans do rundy finałowej. Wiemy, że wśród nich są Piotr Żyła i Maciej Kot. Stefan Kraft na Państwa ekranach, rekordzista tej skoczni. Przypomnę, w roku mu ubiegłym skoczył tutaj 138 metrów. To jest najdłuższy skok. Osiągnie najlepsza odległość osiągnięta na skoczni w Niżnim Tagile. Ale nie wygrał wtedy. Zajął trzecie miejsce. Trzecie miejsce, tak. Tak, za Freundem i Fanemele. No, warunki myślę, że już się na tyle uspokoiły i unormowały, by siedzący na belce startowej jest Joachim Hauer, tak, mógł oddać swój skok. 24-letni norweski skoczek pochodzący z Oslo. Ostatnio w Lillehammer na miejscu 15. No i to jest najlepszy w karierze wynik Norwega w jego występach w Pucharze Świata. No tak, a w jednym konkursie mógł być jeszcze wyżej, tak, ale po skoku na odległość 105 metrów został zdyskwalifikowany. Teraz też ładny, bardzo daleki skok Hauera. Oto jest też około 133,4-metrowa, myślę, odległość. 133,5. Jak to było z wiatrem? 133,5 metra, taka sama odległość jak przed momentem Maćka. Przypomnijmy, Maciek w sumie 23,6 punktu odjęte. Nieco mniej będzie miał odjętych Hauer. Dostał podobne noty od czterech sędziów, 18,5, jedna osiemnastka. No i myślę, że będzie wyżej od Polaka. W tym momencie na miejscu pierwszym, a więc jest liderem Joachim Hauer. O 1,4 punktu wyprzedza Andrzeja Niszka, o 3,3 na Andersa Fanemela. Maciej Kot czwarty ze stratą 4,7 punktów do Joachima Hauera. A za moment Tom Hilde, kolejny z reprezentantów Norwegii. Na razie Joachim Hauer pierwszy, Anders Fanemel trzeci, a więc dwóch Norwegów w pierwszej trójce. Tom Hilde ma na swoim koncie 15 razy stawał na podium w zawodach Pucharu Świata. Trzykrotnie wygrywał. Po raz ostatni w Bischofshofen w 2011 roku. No dziś nie wygra. Dziś pewnie nie będzie go także w rundzie finałowej, bo jak widzimy 111 metrów. Tylko 111 metrów. No i noty. Już tak nas przyzwyczaili troszeczkę tutaj sędziowie, oceniający, że jeżeli ktoś skacze przeciętnie bądź słabo, dostaje po mniej więcej 16, 16,5 punktu. I tak też jest w tym przypadku, odjętych łącznie 9,4 punktu dla Toma Hildego, co oznacza, że za ten słaby skok będzie daleko w klasyfikacji. To jest 30 skoczek pierwszej serii konkursowej i pozostanie nam już tylko tych 20 najlepszych w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Na 23 miejscu Tom Hilde bez raczej nadziei na awans do serii finałowej. Zobaczmy, jak wygląda klasyfikacja po 30 skoczkach. Hauer liderem, Andrzej Niszek na drugim miejscu, Fanemel trzeci, Maciek Kot na czwartym. Ci czterej zawodnicy skakali ponad 130 metrów. Potem, jak widzimy, Vincent de Sevua, Fettner, Piotr Żyła na miejscu siódmym.
No i pierwszy na liście oczekujących, Dawid Kubacki, z odległością, jak pamiętamy, 120 metrów. Jan Ziobro, miejsce 20, a Klemens Murańka 25. Zdyskwalifikowany Aleksiej Romaszow, o czym mówiliśmy już wcześniej. A więc siedzi i ściska kciuki, trzeba powiedzieć, Dawid Kubacki. Za to szczęście, które być może do niego się uśmiechnie, uda mu się awansować do serii finałowej i zapunktować w tym sezonie, bo wiem, jak do tej pory jeszcze Dawid Kubacki, podobnie jak Jan Ziobro, jak Piotr Żyła, bez punktów. Tak, no Piotrek wiadomo, że już będzie miał po dzisiejszym konkursie, ale do dziś tych punktów nie miał. No a Dawid, jeśli awansuje, to po raz pierwszy by miał punkty Pucharu Świata. Oglądaliśmy skok Joachima Hauera, lidera. A teraz już Stefan Laje, reprezentant Niemiec. No i on nie pozwoli Dawidowi Kubackiemu awansować do 30, bo będzie na pewno od Polaka lepszy. Reprezentant Niemiec w tym sezonie 23 punkty, 26 miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. W dwóch konkursach punktował, teraz 125 metrów. No i dużo punktów odjętych będzie miał Stefan Laje ze względu na wiatr, blisko 1,5 metra na sekundę pod narty i wydłużony rozbieg. No i 9 miejsce. Tak, no ale to oznacza, że jest w rundzie finałowej. Tak, jest w rundzie finałowej. Dawid Kubacki na miejscu 12 w tej chwili czeka na kwalifikację do serii finałowej. Jurij Tepesz, świetnie spisujący się Słoweniec, 136 metrów, bardzo daleko dzisiaj od czasu skoku treningowego. Wczoraj 10 miejsce, 124 metry, no i 128,5, by walczyć z Joachimem Hauerem. Jest w stanie skoczyć Jurij Tepesz tak daleko, ale nie tym skokiem. Bardzo słaby skok Jurija Tepesza, co oznacza, że Dawid Kubacki jest trzecim Polakiem, który skoczył w tym momencie do serii finałowej. Tylko 106,5 metra reprezentanta Słowenii. Patrząc na warunki, w jakich skakał Jurij Tepesz, będzie miał odjętych za wiatr tylko 1,4 punktu, łącznie 6,3. 28 miejsce Jurija Tepesza, który w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zajmuje 24 miejsce. Bardzo słabo. No tak, po skoku 136-metrowym, jak wspominałeś kilkadziesiąt minut temu, teraz taki słaby występ to oczywiście wielkie rozczarowanie. Andras Wang tymczasem na Państwa ekranach, reprezentant Niemiec, który zdobył do tej pory 33 punkty w tym sezonie. Ajajaj, ale tam nim mocno buja, ale te podmuchy wiatru wytrzymał, poradził sobie z tą trudną sytuacją. No i poniosło go dosyć daleko. 128 metrów to odległość uzyskana przez Andrasa Wanka. Ciekaw jestem, jaki będzie odczyt tego wiatru. 1,5 metra na sekundę pod narty. W sumie ponad 19, prawie 20 punktów będzie miał odjętych. No widzimy, jak walczył o to, aby pokonać wiatr w powietrzu Andras Wang. Sztuka się udała. Odległość dobra. Miejsce w tym momencie 8. Jest seria finałowa dla reprezentanta Niemiec. A za moment Stefan Hula. Ten, który bronił naszego honoru w Lillehammer. 10. miejsce. To wyrównał swoje drugie największe osiągnięcie w karierze. Stefan Hula, jak mówi, złapał tą radość skakania, tą motywację. A i też problemy w tej pierwszej fazie lotu, ale teraz już to uspokoił. No i także około 123-4 metrów, myślę, odległość Stefana Huli. Około 80, 124,5 metra. Noty po 17, 17,5 punktu. Jeżeli chodzi o Stefana Hulę, 124,5 dzisiaj podczas skoku treningowego. Teraz identyczna odległość. No i wydaje mi się, że jest to skok, który da mu kwalifikację do serii finałowej. Stefan Hula na 8. miejscu w tej chwili. Wielkie brawa dla Stefana. Zaraz za Piotrem Żyłą, przed Andreasem Wankiem. Maciej Kot 4, Piotr Żyła 7, Stefan Hula 8. To najlepsze miejsca jak na razie biało-czerwonych. Dawid Kubacki na miejscu 14. No ale cała czwórka jest w rundzie finałowej, a więc brawo, brawo dla Polaków za te skoki w pierwszej rundzie. Dla tych czterech właśnie, przypomnijmy, przed rokiem w obu konkursach w Niżnym Tagile żadnego biało-czerwonego nie mieliśmy wśród zawodników punktujących. Czekamy na skok Manuela Popingera, reprezentanta Austrii, ale znowu w górnej części skoczni wiatr zbyt mocny, wiejący raczej z boku. Teraz się troszeczkę uspokoiło i zapalił Miran Tepesz zielone światełka, więc Manuel Popinger, 26-letni skoczek austriacki na rozbiegu. 10. miejsce w Lillehammer. Najlepszy w tym sezonie jego wynik.
też problemy podczas lotu. Też widzieliśmy, jak mocno rzucało jego nartami. No i skończyło się dużo gorzej niż w przypadku przeżywającego podobne kłopoty Andrasa Wanka. Tylko 110,5 metra uzyskuje Manuel Popinger. No tak, tylko że Wank miał wiatr pod narty. Z kolei Manuel Popinger miał wiatr z tyłu skoczni i stąd też te problemy. Nie poradził sobie Austriak, 110,5 metra, 17 miejsce w tym momencie dla Manuela Popingera, bez kwalifikacji do serii finałowej. Joachim Hauer prowadzi po skoku na odległość 133,5 metra. Na drugim miejscu na razie Andrzej Laniszek, Anders van Emmel, na miejscu trzecim Norwek, na czwartym Maciej Kot, na siódmym Piotr Żyła, na ósmym Stefan Hula, a to Lauri Asikainen. Najlepszy start w jego w tym sezonie to siódme miejsce podczas konkursu w Lillehammer. Także walczący z powietrzem, walczący odległość. 26-letni skoczek z Jyväskylä. 118,5 metra. Odległość, jaką uzyskał Lauri Asikainen, który w zawodach Pucharu Świata od 2013 roku. Kilkakrotnie zdarzyło mu się wskoczyć do pierwszej dziesiątki zawodów Pucharu Świata. To siódme miejsce z Lillehammer. To było jego największe osiągnięcie w karierze. Na razie na miejscu 13 Lauri Asikainen z kwalifikacją do serii finałowej. A za moment, trudno w to uwierzyć, ale już prawie 34,5 roku ma Simon Amann, czterokrotny mistrz olimpijski. W tym sezonie we wszystkich trzech konkursach rozegranych do tej pory punktował. 14 w Klingenthal, 16, 21 w Lillehammer. Simon Amann. Spokojny lot i będzie daleki lot, bardzo daleki lot. No, lądowanie jak zwykle u Simiego słabiuteńkie, bez telemarku, ale powalczył o odległość 134 metry, a więc najdłuższy skok jak do tej pory. Rozmiar skoczni osiągnięty przez znakomitego Szwajcara. Wiatr pod narty ponad metr na sekundę. No, noty pewnie będą około 15-16 punktowe. Niewiele brakowało, a byłaby podpórka, ale nie dotknął rękawiczkami śniegu reprezentant Szwajcarii. No i popatrzmy, co to będzie oznaczało. Odległość najlepsza, w sumie 15,5 punktu odjęte, niskie noty. Na piątym miejscu Simon Amann, a więc za Maćkiem Kotem, który ciągle najlepszy z biało-czerwonych, na miejscu czwartym. O 1,3 punktu przegrał z Maćkiem Kotem Simon Amann. No to lądowanie, tego pięta Achillesowa, ale wspominał o tym Simon Amann i natychmiastowa reakcja jury. Będziemy wracać prawdopodobnie na ósmą platformę startową. Z dziewiątej obniżamy rozbieg. Wracając do Simiego, on sam przyznał, że wiele lat temu miał poważną kontuzję kolana, potworny ból i no, stąd się wzięło. Pojawił się nawyk takiego lądowania bez telemarku. Mówi, że początkowo było to niemożliwe właśnie ze względu na ową kontuzję. No i tak zostało. A nawyki w przypadku tak doświadczonego skoczka już bardzo, bardzo ciężko wyplenić. Co nie zmienia faktu, że Simon Amann skacze, jeżeli chodzi o odległość, bardzo, bardzo daleko, co potwierdził tym skokiem, 134 metry, a na naszych ekranach Marinus Kraus, piąty w Lillehammer, obecnie na 15 miejscu w klasyfikacji generalnej, 128 metrów, to wymagana odległość, a tymczasem znacznie, znacznie bliżej ląduje Marinus Kraus. 117 metrów dzisiaj podczas skoku treningowego, teraz 1,5 metra dalej, a więc 118,5. No i wypadnie z pierwszej dziesiątki Marinus Kraus i korzystne warunki, minus 6,8 punktu, obniżony, przypomnijmy, po skoku Simona Amanna rozbieg, a więc Maciej Kot pozostanie na miejscu czwartym, Piotr Żyła na miejscu ósmym, Stefan Hula na miejscu dziewiątym, Marinus Kraus jest dwunasty, Dawid Kubacki 17. A za chwilę ponad 37-letni Jakub Janda powinien pojawić się na rozbiegu. No zaczął ten sezon bardzo dobrze. W Klingenthal 19 miejsce, potem w Lillehammer 9 i 17. W sumie 14 miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. No, w porównaniu do ostatnich kilku sezonów, w których skakał dużo słabiej Kuba, ten sezon na razie bardzo dobry w jego wykonaniu. Noriaki Kasai, nieobecny tutaj w Niżnym Tagile, daje przykład wielu skoczkom, że mimo zaawansowanego wieku nie można rezygnować ze skakania, nie można tracić nadziei na dobre wyniki. No ale pod nieobecność Noriakiego Kasaiego, to właśnie oglądamy najstarszego skoczka dzisiejszego konkursu Pucharu Świata. Nosił się już z zamiarem zakończenia kariery, założył nawet przedsiębiorstwo taksówkowe. Jakub Janda ostatecznie jednak zmotywowany powrócił
No i słusznie, bowiem skacze bardzo ładnie technicznie Jakub Janda. No i czekając na skok, przypomnijmy klasyfikację. Liderem jest Joachim Hauer, Norweg, po skoku na odległość 133,5 metra. O, proszę bardzo. Angela Anisek na miejscu drugim, Anders Schwanemel jest trzeci, Maciej Kot czwarty, Simon Amann piąty, Vincent de Komsawa szósty, dalej Manuel Fettner siódmy, ósme miejsce Piotra Żyły, dziewiąte Stefana Huli, dziesiąte Andrea Sawanka, więc trzech biało-czerwonych w pierwszej dziesiątce. A czterech w trzydziestce, bo wiemy, że także w drugiej serii zobaczymy Dawida Kubackiego. A teraz Jakub Janda. O, ładny, ładny, ale trochę za krótki skok w wykonaniu reprezentanta Czech. Wydawało się, że powinien polecieć jeszcze kilka metrów dalej. Dosyć szybkie było to podejście do lądowania. 115,5 metra odległość osiągnięta przez reprezentanta Czech. Przypomnijmy, on skacze z ósmej belki startowej. O, ładny telemark, co nie zmienia faktu, że noty od sędziów troszeczkę niskie. Dopiero 14 miejsca, więc połowa drugiej dziesiątki dla Jakuba Jandy. A za moment z 40 numerem startowym będziemy oglądać Michaela Hajbaka, a więc już tylko 11 skoczków pozostało nam do końca pierwszej serii. Piąty przed rokiem w jednym z konkursów tutaj w Nizhnym Tagile. Piąty wczoraj w kwalifikacjach. Tak, wczoraj w kwalifikacjach 128,5 metra. Bardzo dobra odległość Michaela Hajbaka, 118,5 dzisiaj podczas skoku treningowego. No ale to są warunki, w których niestety skakać nie można. Stąd też czerwone światło i 24-letni skoczek z Halain zmuszony jest opuścić belkę startową. Od 2010 roku oglądamy Michaela Hajbaka w zawodach Pucharu Świata. Ma na swoim koncie 7 podium, jedno zwycięstwo. To zwycięstwo w Bischofshofen w ostatnim sezonie, który zakończył na 5. miejscu w klasyfikacji generalnej, jak pamiętamy. Znakomity sezon, ta jego walka ze Stefanem Kraftem o zwycięstwo w turnieju czterech skoczni, dwóch przyjaciół. Stefan Kraft i Michael Hajbek, zawsze wspólnie się rozgrzewający przed konkursami. Trzeci był w Wiśle w 2014 roku i to było jego pierwsze podium w karierze. No a teraz 130 metrów potrzebuje Michael Hajbek, by walczyć z Joachimem Hauerem. Dynamiczne, mocne wyjście z progu i skok. No, przeciętny jak na Michaela Hajbeka. Myślę, że Heinz Kutin, który patrzy dokładnie na wskaźniki pomiaru wiatru. 113,5 metra, tylko taka odległość. Odjętych 4,9 punktu, co oznacza, że z takim wynikiem w tym momencie raczej kwalifikacji do drugiej serii Michael Hajbek mieć nie będzie. No ale poczekajmy. Jest na 19. miejscu w tym momencie Hajbek. Na 19. za Dawidem Kubackim. A więc jest kwalifikacja do serii finałowej. Andreas Tiernen, reprezentant Norwegii, dziś w serii próbnej 131 metrów 27-letniego zawodnika z Trondheim. Nisko lecący nad zeskokiem, ale dość daleko, w pobliże 125 metra. No, Norwegowie dobrze zaczęli ten sezon, 123 metry uzyskuje Andreas Tiernen, 0,6 metra na sekundę, wiatr pod narty, mało więc odjętych punktów. No a oceny sędziowskie 3,18, 2 po 17,5 punkta, więc oczywiście Stiernen jest w tym momencie na 6. miejscu. Zobaczymy go w rundzie finałowym. Maciek Kot ciągle na miejscu czwartym, Joachim Hauer, Norweg, ciągle liderem czterech biało-czerwonych w serii finałowej. To podstawowe informacje, jakie na tę chwilę Państwu przekazujemy. Przed momentem widzieliśmy Petera Prewca, a teraz Andy Wellinger. 9. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. On nie musiał się kwalifikować. Wczoraj skakał, owszem, 122,5 metra. Dzisiaj bardzo dobry skok treningowy, 129,5. Andy Wellinger, wicemistrz świata juniorów z tego roku, z Aumat. 6. w Klingenthal, 7. w Lillehammer. Dwukrotnie meldował się w pierwszej dziesiątce, ale teraz słabiutko. Brakuje noszenia, brakuje tych dobrych warunków, które pozwoliłyby tym najlepszym zawodnikom, no bo skacze czołowa dziesiątka Pucharu Świata, więc najlepsi, no brakuje im tego wiatru, który pozwoliłby im skoczyć bardzo daleko. 114 metrów tylko Andreasa Wellingera.
jeżeli te warunki się nie zmienią. Joachim Hauer liderem, Andrzej Raniszek na miejscu drugim, Anders Schwanemel jest trzeci, Maciej Kot na bardzo wysokim czwartym miejscu jak na razie i pozostanie na tym czwartym miejscu Maciek, przynajmniej po skoku Andreasa Wellingera. Wiatr z tyłu skoczni, dodanych 2,3 punktu, a więc na 13 miejscu w tym momencie Andreas Wellinger. No a teraz Roman Kołdelka. No, kontynuuje dobry ubiegły sezon. Przypomnijmy, poprzedni zakończył na 7 miejscu, w tym po 3 konkursach jest na 8 pozycji. Reprezentant Czech, 90 zdobytych punktów. Ostatnio w Lillehammer w jednym konkursie 8, w drugim 4. Roman Kołdelka. No ale też trochę zabrakło do punktu konstrukcyjnego. O czołowe miejsce po pierwszej serii będzie bardzo trudno. 114 metrów odległość osiągnięta przez reprezentanta Czech. No mało odjętych punktów, a właściwie dodane punkty, bo wiatr raczej z tyłu skoczni, 0,3 metra na sekundę. O ogromnym pechu chyba mogą mówić zawodnicy z tej czołowej dziesiątki. Nie dość, że obniżono im troszeczkę rozbieg, znaczy powrócono do 8 platformy startowej, to zmieniły się warunki. W tym momencie wiatr wieje z tyłu skoczni, uniemożliwiając tak naprawdę dalekie skoki. Podobnie było podczas serii próbnej. Początkowo wiatr pod narty, nawet bardzo mocny, a dla tych najlepszych z tyłu skoczni. Richard Freitag. No zobaczymy, jak on poradzi sobie w tych warunkach. Teraz rzeczywiście ten wiatr jest delikatny, ruch powietrza pod narty, około 0,3 metra. Komputer pokazuje, że no, powiększyło się to do metra na sekundę pod narty, więc trafił na dobre warunki Richard Freitag. No i proszę, potrafił to wykorzystać. Potrafił skoczyć daleko Richard Freitag. Wiatr, to o czym wspominałem, 1,2 metra na sekundę. Będzie miał odjętych 12 punktów, ale ta odległość, o te metry tutaj chodzi, 127. W tym miejscu wylądował reprezentant Niemiec, 24-letni skoczek z Breitenbrunn. Czwarty w Klingenthal, otarł się o podium, szósty w Lillehammer i 16 teraz na miejscu 7. A więc za Andreasem Stiernenem, przed Vincent de Kompe Savoie, spychając Piotra Żyła na miejsce 10, Stefana Hule na 11, a na 4 pozostaje Maciej Kot. Czyli Maciek po pierwszej serii na pewno będzie w pierwszej dziesiątce, bo 6 zawodników pozostało nam do zakończenia tej pierwszej rundy. Trzeci przed rokiem tutaj w Niżnym Tagile, najlepszy z Austriaków w tym sezonie, Stefan Kraft, rekordzista tej skoczni. Ale dzisiaj bardzo daleko od rekordu, bardzo daleko od punktu konstrukcyjnego i myślę, że może nawet poza serią finałową. Tylko 109,5 metra. O dużym pechu także może mówić Stefan Kraft. Przed momentem Richard Freitag, który miał odjętych 12,1 punktu, a teraz 9 punktów ma dodanych Stefan Kraft. Co łatwo policzyć, różnica między nimi to 21 punktów. Przypomnijmy, 1 metr na tej skoczni to 1,8 punktu i dopiero 16 miejsce Stefana Krafta. Oczywiście jest kwalifikacja do serii finałowej, co nie zmienia faktu, że aż 19,8 punktu traci Stefan Kraft do prowadzącego Joachima Hauera, a to 46 numer startowy, Johan André Forfang. Popatrzmy na 20-letniego skoczka z Trondheim. Wielki miłośnik gry w golfa, Johan André Forfang, to jest jego pasja, którą z zamiłowaniem uprawia, kiedy nie skacze na nartach. W ubiegłym sezonie trzecie miejsce w Vikersund, to było jego największe osiągnięcie w karierze. W tym sezonie już je wyrównał, skacząc na podium w Lillehammer, gdzie zajął trzecie miejsce. Dziewiąty był w Klingenthal, na 5. miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, a jest Johan André Forfang, mistrz świata juniorów z tego roku na Zaumat. No tak, Norwegowie zaczęli ten sezon bardzo dobrze. Przecież w tej chwili mamy w czołowej dziesiątce klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 3 reprezentantów Norwegii. Kenneth Gangnes na 2. miejscu, Daniel André Tande na 4. André Forfang na miejscu 5. Zaraz za czołową dziesiątką na 11. miejscu jest Andreas Stiernen. A więc podopieczni trenera Sztekla spisują się na początku sezonu znakomicie. No tak, tylko troszeczkę te dyskwalifikacje jak gdyby przyćmiewają znakomity obraz występów norweskich skoczków. No, spora burza w Norwegii powstała po tym, jak już łącznie 6 skoczków podopiecznych Aleksandra Sztekla zostało zdyskwalifikowanych. No i pobudziło to dyskusję do tego, by jednak bardzo, bardzo uważać na te kombinezony. 126 metrów to odległość wymagana dla Forfanga. Ładnie, ładnie, pięknie, stylowo, daleko, około 125 metrów. Dokładnie w tym punkcie wylądował Johan André Forfang. Niewiele punktów odjętych, tylko 2,4. Noty od 17,5 do 18,5 punktu dla reprezentanta Norwegii. I kto wie, czy tym skokiem
nie wskoczył do czołowej trójki. Poczekajmy, jak to wszystko się sumuje, pododaje i będziemy wiedzieli za moment, na którym na drugim miejscu jest Johan André Forfang. Proszę, a więc w czołowej czwórce trzech Norwegów prowadzi Hauer, Forfang drugi, czwarty jest Anders van Emmel, a na trzecim miejscu Słoweniec Andzel Aniszek. Maciej Kot przesunął się na miejsce piąte. No i pierwszy lider Pucharu Świata, zwycięzca z Klingenthal, Daniel André Tande, potem w Lillehammer miejsca szóste i trzynaste. Ósmy przed rokiem tutaj w Niżnym Tagile w jednym z konkursów inaugurujących rywalizację Pucharu Świata na tym obiekcie. Czwarty w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w tym sezonie. 160 zdobytych punktów przez 21-letniego skoczka norweskiego Daniel André Tande. No, wygląda na to, że to będzie też daleki, bardzo daleki skok. To brawo! Pokazuje znakomitą formę zawodnik, który przez kilka lat nie mógł się dobić do czołówki norweskiej, no ale jak się do niej po dobrych występach latem w zawodach Pucharu Kontynentalnego dostał, to pokazuje, że zasługuje na to, aby być w pierwszej reprezentacji. 133 metry Daniel André Tande. Piękną historię swojej kariery pisze Daniel André Tande, 133 metry, pierwsze miejsce w tym momencie o 8,3 punktu wyprzedza Joachima Hauera, czterech Norwegów w pierwszej piątce, a w czołowej trójce trzech, Tande, Hauer, Forfang, czy Peter Prewc, który pozostał jeszcze, Kenneth Gangnes, przypomnijmy, jeszcze jeden z Norwegów, którego będziemy oglądać, i Severin Freund. No, Norwegowie przypuścili tutaj szturm w Niżnym Tagile na te czołowe miejsca, przynajmniej w pierwszej serii konkursowej. Popatrzmy na skok Petera Prewca. 133, 134 metry. To odległość wymagana, by walczyć z Danielem André Tandem. Pięknie, pięknie, pięknie i daleko. Znakomicie stylowo, powinny być bardzo wysokie noty dla Petera Prewca. 131 metrów. Po 19 punktów, myślę, powinni dać sędziowie Słoweńcowi za ten skok. Odjętych 9,5 punktu. Wiatr blisko metr na sekundę pod narty. No i są bardzo wysokie noty, po 19,5, 19 punktów. Kto wie, kto wie. No, na pierwsze miejsce to może nie wystarczyć, ale na drugie już jak najbardziej. I jest Peter Prewc o 0,9 punktu za Danielem André Tandem. Kenneth Gangnes w Lillehammer, największe w karierze osiągnięcia tego norweskiego 26-letniego skoczka, zwycięstwo i drugie miejsce, w efekcie drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Kenneth Gangnes, oj, też skacze bardzo daleko. O, potwierdzają Norwegowie znakomitą dyspozycję. A przecież nie ma najlepszego z nich w ubiegłym sezonie, czterokrotnego medalisty mistrzostw świata z Falun, Rune Velty. 128 metrów uzyskuje Kenneth Gangnes. Mało odjętych punktów za wiatr, tylko 2,6. Oceny od sędziów 17,5, 18 punktów. No i oczywiście miejsce w czołowej trójce. Na trzecim miejscu jest Kenneth Gangnes. No więc można powiedzieć norweska dziesiątka pierwszej serii. W pierwszej siódemce pięciu Norwegów i dwóch Słoweńców. Tak to się na razie wszystko poukładało. Czy zawita tam reprezentant Niemiec, na razie najlepszy z naszych zachodnich sąsiadów, Richard Freitag na miejscu 11, a więc poza pierwszą dziesiątką. Severin Freund, znakomity start w tym sezonie, zwycięzca z Lillehammer, trzeci był w Klingenthal, no, piąty także w Lillehammer podczas drugiego konkursu, co oznacza, że on dzierży żółtą koszulkę lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Ale ma tylko jeden punkt przewagi nad Kennethem Gangnesem. No, po to tych trzech rozegranych do tej pory konkursach, tak. No więc ta walka, to wszystko, te największe rywalizacje, te największe boje dopiero przed nami. Jest zielone światło, popatrzmy. Wiatr w tym momencie około 0,2 metra na sekundę. Teraz wzrosło do blisko metra. No i Severin Freund w powietrzu. Ładnie ułożył się, ładnie poszybował i piękny skok Severina Freunda. Brawa, więc włączył się do walki na zwycięstwo w dzisiejszym konkursie, co do tego nie ma wątpliwości. 132 metry, metr dalej niż Peter Prewc, który jest na drugim miejscu. Także wysokie noto od sędziów, po 19 punktów dostał Severin Freund, także 18,5. Odjętych będzie miał 6,3, a więc mniej niż Daniel André Tande, mniej niż Peter Prewc. Troszeczkę więcej ma odjętych punktów niż Kenneth Gangnes, który jest na miejscu trzecim.
w tym momencie reprezentant Niemiec, na którym, na pierwszym, będzie liderem po pierwszej części rywalizacji. Severin Freund o 2,1 punktu wyprzedza Severin Freund Daniela Andretandego na miejscu trzecim. 3 punkty za Freundem jest Peter Prewc, 5,5 punktu za Niemcem Kenneth Gagnes. Bardzo ciasno w czołówce, no i zatrzęsienie Norwegów. Tak, Norwegowie no, dominowali tutaj w tej pierwszej serii. Proszę Państwa, 4 Polaków w drugiej rundzie, najlepszy z nich po pierwszej serii Maciej Kot na 9. miejscu. Wrócimy na rundę finałową, a teraz zapraszamy na TeleExpress.